I odwrotnie.
Oddzielił ją od
ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugiej. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od chudło nad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek dzień drugi. A potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody z płotnika w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre rzeczy, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku. Ziemia wydała rośliny zielone, trawy dające nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunku. I Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek dzień trzeci. A potem Bóg rzekł, niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lat. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek dzień czwarty. Potem Bóg rzekł, niechaj się zaroją wody od rojów i spod żywy, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami. Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zatopiły wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnoży dzień piąty. Potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią razem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg, oto wam dało mocno sobie na siebie. Dla was będą potem pokarmy. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek dzień szósty. W ten sposób zostały dokończone niebo i ziemia. Bóg ukończył w dniu szóstym swe
dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. I zmusił je do ucieczki i zatrzymał koła i rydwanów,
także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan i Żydwami i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które obrzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw Pana i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszły w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzeg morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Panu i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz, synowie Izraela, razem z nim śpiewali. Waszą pracę na to, co mnie nasyci.
Słuchajcie mnie, a będziecie jeść przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zabrał z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludu. Dla ludu wywodzę i rozkazy dawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz. I ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on cię przygotował. Dajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje polowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest przebaczany. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Tak drogi moje nad waszymi drogami i moje myśli nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie urzeźnią jej i nie zapełnią końca, tak iż wydaje na siebie dla siebie i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, pomyślnie z mego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu niech będzie.
na czcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest, zanurzając się w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani. Po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzieci w Pana Ojca. Jeżeli mamy śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni. Czy tak samo będziemy z nim złączyć? To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Tak bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy w nim, również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierci nad nim nie ma już mocy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy zrozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
pierwszego dnia tygodnia, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstał wielkie trzęsienie, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odszedł kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieni jak. Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leży. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei, tam położycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie, z wielką radością i biegną oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, bracia, Maria Magdalena przybyła do grobu, gdy jeszcze było ciemno. Szukała Jezusa. Czas, który obecnie przeżywamy, jest ciemność, ale my na wzór patronki naszego kościoła, patronki naszej parafii, idziemy na spotkanie zmartwychwstałego Pana. Oręduj za nami, aby było jeszcze więcej promieni radosnych, które padają na glebę naszych umysłów i serc. Dwa razy dziś w Ewangelii słyszymy słowa: nie bójcie się. Anioł wypowiada te słowa do przestraszonych niewiast. Nie bójcie się. Ale to Jezus na spotkanie z niewiastami wypowiada słowa: nie bójcie się. Mówi do nas Jezus i dziś: ja jestem z tobą, nie bój się. Ja wychodzę z każdej utwory, ja wychodzę z każdego grobu. Ja jestem światłością, która rozświetla każdą ciemność. Nie bój się. My wszyscy potrzebujemy dziś nadziei i dobrej nowiny. Chociażby, bo Ty jesteś ze mną. Ewangelia mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Właściwie nikt tego zmartwychwstania nie widział, bo strażnicy grobu chyba byli tak oślepieni blaskiem cudu, że nic nie widzieli. Pozostała zagadka pustego grobu. Ludzie podejrzliwi do końca pytają: może jednak uczniowie
pieczęcią strażniką, wykradli ciało. Gdyby jednak wykradli, to nie poginęliby wszyscy męczeńsko, okrutną śmiercią, głosząc o zmartwychwstaniu Pańskim. Ludzie do końca podejrzliwi pytają, może faryzeusze ciało nie kradli, aby potem, kiedy uczniowie zaczną głosić zmartwychwstanie, wysoko pokazać, że ciało jest uszanowane i można je oglądać. Jednakże nie pokazali ciała, chociaż wieść o zmartwychwstaniu szybko się rozeszła. Pozostaje wciąż zagadka pustego grobu. O zmartwychwstaniu wyraźnie mówi Ewangelia. Pusty grób jest nie tyle faktem, ale dowodem, że Jezus jest żywy w milionach serc na całym świecie. To dzisiejsze spotkanie w takiej małej grupie, to spotkanie przed ekranami w waszych domach, jest dowodem na to, że Jezus jest żywy w milionach ludzkich serc. Zmartwychwstanie Jezusa w ludzkich sercach ciągle trwa. Nie można było Jezusa na długo przywalić kamieniem, ani prawdę do końca ukrzyżować. Groby nasze czekają na cud zmartwychwstania, na cud Wielkiej Niedzieli. Wciąż słuchamy obietnicy, a jako wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dzień Wielkiej Soboty, ale już późnym wieczorem, albo jak co niektórzy w czas rana, dzień ten jest świętem mocy Bożej, która przemieniła ciało Jezusa okaleczone, zabite, sponiewierane w ciało chwalebne, które potem zaczęło się ukazać. Świętem wszystkich tych, którzy walczą ze śmiercią ciała i ze śmiercią duszy. Świat dzisiejszy walczy o ocalenie ciała od śmierci. Ale czy walczy o ocalenie ciała i duszy? Całego nieśmiertelnego człowieka. Bo to jest prawda, a więc i jego ducha, nie tylko ciała. Pociesza nas święty Paweł, apostoł narodów. Nie smućcie się, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Radość i nadzieja płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i na czas przed nami. Amen.
z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie,
który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów. Niech nas strzeże swoją łaską w naszą Panie, naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. Amen. W tę noc pełną łaski módlmy się wspólnie do Boga, Ojca Wszechmogącego, za cały Kościół Boży, w potrzebach świata i nas samych, błagajmy z wiary. Ofiary opowiadają się w służbie Ewangelii. Ciebie prosimy za chorych, za osoby poddanych charakterami oraz za ich bliskich. Niech odkrywają swój szczególny udział w męce Chrystusa i czerpią się z jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy za cały świat o ustanie dotykającej dobrej idei. Niech wszyscy ludzie bez trwogi wychwalają najwyższego Boga. Ciebie prosimy medycznie i wszystkie służby, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się epidemii. Niech Pan wspiera ich działania i błogosławi im odpowiedzialne służby bliźnim. Ciebie prosimy za zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za Marię Mieczysławę. Niech Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadzi ich w prawo. Ciebie prosimy za nas tu zgromadzonych przekazów. Niech radość zmartwychwstania przenika nasze codzienne życie i pobudza nas do autentycznego świadectwa wiary. Ciebie prosimy. Boże nieskończonej dobroci, który tej nocy pozwalasz nam spanować pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna i pomnażasz w nas dary swej miłości, spełnij prośby, które my grzeszni zanosimy do Ciebie i wspieraj nas na drogę wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
Przez
swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmocny, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki Thank you.
głosimy z wielkanocną sakramentę przez Chrystusa Pana naszego. Aleluja. O, Bogu, nie będę dzisiaj. Aleluja.